Dlaczego dziś jesteśmy w Chorzowie? Dlaczego Fundacja Incorpore pojawiła się w Chorzowie na tym wyjątkowym spotkaniu? Fundacja Incorpore od kilku lat realizuje kampanię od ucha do ucha, zadbaj o suszy hałasie. Kampania ma taką bardzo szeroką formułę, bo właściwie dotyczy nas wszystkich. Albo nas, którzy z wiekiem troszeczkę obniżamy swoją jakość słyszenia, albo dzieci, które rodzą się niesłyszące, albo dorosłych, którzy muszą założyć aparat słuchowy czy implant. Degraduje nas też środowisko i wszechobecny hałas, który rzeczywiście wpływa na jakość naszego słyszenia, a co za tym idzie na komfort życia. Ale jesteśmy tutaj w dość trudnych czasach, bo właściwie jest wojna, wszyscy fokusujemy się na społeczność ukraińską, my również jako Fundacja Incorpore, ale ukazał się film, cudowny film, Sonata, cudownego reżysera, którego dzisiaj gościliśmy na tym spotkaniu, pana Bartosza Blaszkę, który to pokazał funkcjonowanie osób niesłyszących, ważność wczesnej diagnostyki, ważność zaprotezowania czy zaimplantowania niesłyszących. Ważność tego, żeby wyciągnąć na światło dzienne analizator słuchu, który jest ważniejszy od wzroku, ponieważ na tym słuchu można budować wyobraźnię, można myśleć abstrakcyjnie, przyczynowo-skutkowo, można wymyślać cudowne rzeczy. I z taką właśnie cudownością mieliśmy okazję spotkać się, mając przyjemność gościć inspirację do filmu, czyli bohatera filmu Grzesia Płonkę, który dzięki implantowi, dzięki odzyskaniu wrażliwości, po prostu wpłynął pięknie w życie ludzi słyszących, zrealizował się, jest szczęśliwy. Mógł pokazać światu i sobie wszystko to, co ma najpiękniejsze, a nie miałby to miejsca, gdyby nie zabieg szczepienia implantu i odzyskanie wrażliwości. Największy mankament, na który Grzegorz dzisiaj zwrócił uwagę i wszyscy zwrócili uwagę, to jest szkolnictwo. Od lat Fundacja Incorpore bardzo stara się o rozwiązania systemowe, które ułatwiają osobom niesłyszącym funkcjonowanie na przestrzeni edukacyjnej. Chodzi o egzaminy zewnętrzne, o egzekwowanie wiadomości, umiejętności szkolnych przez nauczycieli i dopasowania systemu oceniania, i to jest chyba to, co najważniejsze, do możliwości i potrzeb danego dziecka. Czyli nie jest sprawiedliwym oceniać wedle tego, co dziecko prezentuje na zajęciach przed nauczycielem, tylko w porządku jest wtedy, kiedy ocenia się to, co dziecko mogło zrobić, ile pracy włożyło w to, żeby pokazać, ile osiągnęło i czego się nauczyło. No i to jest na etapie takim szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego. Natomiast dzisiaj też mówiliśmy o takiej niegodziwości wręcz traktowania osób z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. Padł przykład, że do szkoły muzycznej nie przyjmie się osoby, która ma wadę słuchu. To jest coś, z czym nie możemy się zgodzić. I właśnie to spotkanie i cała kampania, która porusza tego typu sprawy, ma za zadanie zmienić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, zmienić jakość życia osób niesłyszących poprzez to, że jesteśmy z nimi, wysłuchujemy ich. Im pomagamy przedrzeć się przez trudne okoliczności życia, ale to, co najważniejsze chyba, to uwrażliwiamy społeczność, w której oni funkcjonują. I to jest chyba najważniejsze. Po to te wszystkie starania od wczesnych lat dziecięcych do dorosłości, żeby osiągnąć taki pułap życia, który daje zadowolenie i który przynosi szczęście. Jeżeli na tym etapie zestawiamy te osoby, a świat nie jest przygotowany, żeby ładnie
do siebie przyjąć, no to wtedy jakby można powiedzieć, że cała ta długa droga może okazać się niesatysfakcjonująca.